prowadzimy taką działalność tutaj charytatywną, organizujemy akcję poboru krwi, jak widać. Klub istnieje od 2013 roku i no jak do tej pory każdego roku udało się organizować po kilka akcji. Więcej stałych akcji mamy 4. Tak. Zdarzają się tam trochę częściej, jeśli jest potrzeba komuś oddać krew dla jakiejś osoby, czy w tym momencie też jest organizowana. W tym roku mieliśmy jedną akcję, no, też sporo danej krwi tam było dla naszego kolegi. Ojca zachorował na nowotwór, no niestety mu zmarło się, ale mówię, akcja była bardzo dużo oddanej krwi, bardzo duży odzew. Nasz klub mniej więcej osób, które oddają krew, to jest przeszło 40 tak, osób, trzeba szacować. Tak, plus osób na placówce. Plus osoby zainteresowane, plus w zależności od miejscowości, bo tutaj mamy Terespol, też osoby z Terespola, są wiele osób, które są chętnie oddają krew, bardzo często w akcjach biorą udział, bo z gminy Terespol też są, którzy oddają krew, zjawiają się na te akcje, tak. Ostatnio to już trzeci rok, że tak powiem, współpracujemy również z placówką w Białej Podlaskiej, stamtąd również funkcjonariusze przyjeżdżają do nas oddawać krew, również zrzeszają się tak jakby w naszym klubie. No mamy jeszcze Bohukały, przepraszam, tak. Placówka Bohukały, jest tam paru funkcjonariuszy, którzy tak. Oddaje. Tak, no ale akurat w Białej to w Bohukałach nie organizowaliśmy akcji, ale w Białej Podlaskiej również tam koło kościółka organizujemy akcję. A tutaj, tak jak kolega mówił, wcześniej robimy listę ze względu na to, że wiadomo, no, musimy uwzględnić jako funkcjonariusze również plan służby i tutaj, że tak powiem, komendancki problem z zabezpieczeniem działań na granicy, tak? Bo ciężko by było, gdyby się okazało, że jednego dnia, powiedzmy, ni stąd, ni zowąd, cała zmiana zgłasza, idę oddać krew, a na placówce nie ma nikogo. Bo tak naprawdę przysługuje za to dzień wolny chyba, tak? No teraz zgodnie ze spec ustawą to 2. Tak, ustawa covidowa wprowadziła, że do końca pandemii przysługuje dzień wolny w dniu oddania krwi i w dniu następującym. Także no, dla krwiodawców na pewno fajnie, dla komendantów gorzej, żeby to zaplanować, no ale przepisy są. Rekordziści, którzy są w klubie, ile tej krwi już w tym momencie oddaliście? A to tutaj, tutaj ten pan w okularkach ma grubo ponad 40 litrów, także tak, w czarnej koszulce ma grubo ponad 40 litrów. Tak, jest bardzo dużo już. Mamy tutaj z Białej Podlaskiej jednego pana. Tak. On ile ma? 70 litrów, tak? Tak, 70 litrów. To jest taki absolutny rekordzista regionu, także. Możemy się i dalej czynnie oddaje krew, także. Dalej czynnie oddaje krew, tak. Tak. Panowie, no, gratulujemy pomysłu i tej realizacji. No, ale nie, tu chciałem powiedzieć, że tutaj ogólnie w Straży Granicznej jest sporo klubów, tak? Jesteśmy tak. Zrzeszeni w ogólny taki klub i organizujemy, zobowiązani się, organizować dwie akcje na Straży tak. Życia wiosenną i jesienną, Nasza Krew, Nasza Ojczyzna. To są dwie tak. Takie akcje nasze, sztandarowe ze Straży tak, Granicznej. Więcej w okolicach Święta Straży Granicznej i w okolicach 11 listopada. Okres ten pandemii strasznie uszczuplił te akcje. Dwie akcje musieliśmy odwołać, nie było komu tutaj przyjechać, bo a to ktoś zachorował z ekipy obsługującej, a to gdzieś tam z punktu krwiodawstwa, skąd biorą ludzi do obsługi również, więc no, nie było możliwości.